Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witamy serdecznie wszystkich fascynatów, miłośników przywiązanych do tradycyjnej formy liturgii rzymskiej. Dzisiaj ja, ksiądz Jacek Nowak, salwatorianin. I ja, diakon Karol Matecki, również salwatorianin. Chcemy was, moi drodzy, przybliżyć w tym czasie Wielkiego Postu do tradycyjnych tekstów liturgii rzymskiej. Pozdrawiamy was i witamy z sanktuarium świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Znajdujemy się właśnie przy ołtarzu, przy którym, jak głosi legenda i tradycja, Pan Jezus pobłogosławił świętej patronce tego miejsca. Teraz na początku chcemy skupić się, chcemy porozmawiać i porozważać razem z diakonem Karolem na temat tekstów liturgii rzymskiej w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Każdy z nas wybrał ulubione teksty i to właśnie nimi, tym, co one w nas budzą, do jakiej refleksji skłaniają, chcemy się z wami podzielić. Ja wybrałem na tą pierwszą niedzielę Wielkiego Postu tekst z liturgii, a mianowicie traktus, który jest używany zamiast śpiewu Alleluja. I w tym tekście, w traktusie, mamy przytoczony psalm 90 albo 91, zależy od numeracji używanej. W tym psalmie, w traktusie, Pan Bóg przedstawiony jest jako opiekun, jako ten, który czuwa nad nami. I na samym początku Wielkiego Postu, myślę, to jest dobry obraz Pana Boga, który można mieć w sercu, jako tego, który w tym okresie postu, wyrzeczeń, czasami ascezy, pragnie się nami opiekować. Jest on tym, który, jak to za chwilę też opiszę tekst psalmu, chroni nas pod swoje skrzydła, pod jego piórami możemy się schronić. I ten obraz Pana Boga jako ptaka jest używany też przez Pana Jezusa w innym miejscu Ewangelii, kiedy to mówi, że jako kokosz, jak to tłumaczy tradycyjna czasami liturgia, chce, abyśmy się schronili pod jego skrzydła. A możemy, myślę, nie będzie pewnym nadużyciem także zobaczyć w tym wizerunku Pana Boga jako ptaka obraz Ducha Świętego, wszak pojawiającego się pod postacią gołębicy, Ducha Świętego, który pragnie się nami opiekować, pragnie być naszym towarzyszem i przez swoje natchnienia umacniać nas na drodze pokuty, wyrzeczenia, ascezy. Warto, myślę, Pana Boga wyobrazić sobie i tak przeżywać Jego obecność w Wielkim Poście jako opiekuna, który, jak zresztą jeszcze mówi dalej traktus, posyła swoich aniołów, aby nam nic się nie stało. Jesteśmy dobrze, można by powiedzieć, zaopiekowani w tym czasie przygotowującym nas na największe tajemnice naszej wiary, w tym czasie przygotowującym nas na tajemnice męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Ja wybrałem lekcję z dzisiejszej niedzieli, z pierwszej niedzieli Wielkiego Postu. Pochodzi ona z drugiego listu do Koryntian. I Kościół w swojej mądrości, w mądrości swojej liturgii, już na początku woła do nas słowami świętego Pawła. Napominam was, abyście nadaremno łaski Bożej nie otrzymywali. W czasie sprzyjającym wysłuchałem cię, a w dzień zbawienia wspomogłem cię. Czcigodni wierni, kochani bracia, stajemy na początku czegoś nowego, kolejnego Wielkiego Postu i jest to czas łaski. Przede wszystkim trzeba spojrzeć na niego jako czas, który ma mnie w jakiś sposób przemienić, przygotować, ma pozwolić mi zacząć coś całkowicie nowego w moim życiu, ale przecież bardzo dobrze znanego, bo dla większości, jeżeli nie dla wszystkich z nas, nie jest to pierwszy Wielki Post w naszym życiu. I później Paweł na przykładzie, powiedzmy, że kontrastów, bo one są zawsze najbardziej wyraźne, omawia nam w jakiś sposób ten czas. Bo z jednej strony mówi o tym, że jako sługi Boże okazujemy tą łaskę w utrapieniach, w uciskach, w pokutach, w postach. I to jest wszystko prawda. I w pewnym momencie dochodzi w tekście do tego, że mówi o łagodności w Duchu Świętym, o miłości Boga i dalej przechodzi do tego wszystkiego, co nazwalibyśmy cechami pozytywnymi. Mocy Bożej, sprawiedliwości, chwały. To wszystko jest tym, czego doświadczamy w Wielkim Poście. Jest to tym, że musimy zauważyć, że ten czas, pomimo że jest czasem pokuty, nawrócenia, nie jest czasem, w którym my mamy zapomnieć, po co to robimy. Qui bono, w jakim celu. Dlatego Paweł, po raz kolejny odnosząc się do kontrastu, na samym końcu mówi o tym, że my jesteśmy niby karani, a nie uśmierceni, niby smutni, a zawsze weseli. To prawda, że jest to czas w jakiś sposób smutny, pokazujący nam nasze niedoskonałości,
wskazujący nam na to, że potrzebujemy coraz bardziej zbliżać się do Boga. Ale to wszystko jest w perspektywie paschalnej. Wielki post jest po to, żeby przeżyć Wielkanoc, a nie jest postem dla samego poszczenia. To nie jest dieta, to nie jest czas, kiedy mamy czegoś sobie odmawiać dla samego siebie, tylko jest to czas, który przeżywamy właśnie w perspektywie Paschy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wszystko, co się w Nim dzieje, jest tak właśnie ujęte. Tak to widzę. Myślę, że możemy życzyć zarówno sobie, jak i wszystkim nas oglądającym, żeby Pan Bóg, opiekun, który pragnie naszego dobra, towarzyszył nam w tym czasie Wielkiego Postu. Amen.